Szczęść Boże, Aleksander Chłutkowski. Witam i zapraszam Państwa na informacje dnia. W przyszłym tygodniu rozmowy prezydenta z przedstawicielami komitetów, jakie weszły do Sejmu. W przyszłym tygodniu także wizyta przewodniczącego Platformy w Brukseli. Partia wyznaczyła już Donalda Tuska do rozmów o koalicji z Trzecią Drogą i Lewicą. Po zarządzie krajowym Platformy Obywatelskiej politycy tej formacji przekazali, że na początku przyszłego tygodnia planują wspólne wystąpienie z udziałem liderów Trzeciej Drogi i Lewicy, by potwierdzić chęć współrządzenia. Zarząd krajowy upoważnia pana premiera Donalda Tuska do rozmów koalicyjnych z Trzecią Drogą i Lewicą. Oczywiście jednoznacznie potwierdzając, że kandydatem Platformy Obywatelskiej na urząd premiera Rzeczpospolitej jest Donald Tusk. Jednocześnie przewodniczący partii złoży pierwszą wizytę zagraniczną po wyborach, uda się do Brukseli. Borys Budka mówi, że podróż planowana jest na środę i czwartek. Swoje spotkania z przedstawicielami wszystkich komitetów, jakie weszły do Sejmu, ogłosił już prezydent Andrzej Duda. Pan prezydent będzie te rozmowy prowadził w przyszłym tygodniu. A dokładnie we wtorek i środę. Prawo i Sprawiedliwość spodziewa się, że jako formacja, na którą wyborcy oddali najwięcej głosów, otrzyma misję tworzenia rządu zgodnie z dotychczasową praktyką. Politycy Platformy, Trzeciej Drogi i Lewicy, którzy w deklaracjach słownych potwierdzają, że z PiS-em rozmawiać nie będą, naciskają, by to im prezydent dał pierwszeństwo już w pierwszym kroku. Z pałacu płyną sygnały, że Andrzej Duda naciskom nie zamierza ulegać, a decyzję podejmie suwerennie. Wciąż jest mnóstwo pytań o powyborcze różnice zdań w dotychczasowej opozycji. Która, co by chciała? Chciałaby się dorwać do władzy bez żadnej wspólnoty programowej. Te partie polityczne nic nie spaja i będzie nas czekał duży chaos. W ciągu kilku dni już zasiane zostały wątpliwości wokół dotychczasowej wersji 800+, a Platforma w swoich zapowiedziach na 100 dni mówiła o podwyższeniu kwoty wolnej do 60 tysięcy złotych, podwyżkach kilkudziesięcioprocentowych dla budżetówki i nauczycieli, a także o przelicytowaniu PiS-u w dopłatach do kredytu, gdzie miejsce kredytu 2% ma zastąpić kredyt 0%. Był taki szacunek NBP w czasie kampanii wyborczej pokazujący, że deklaracje Platformy to jest 100 kilkadziesiąt miliardów plus do wydatków, jeżeli szanować ich deklaracje, że wszystko co dane będzie utrzymane. Politycy, którzy planują stworzenie rządu, sami stawiają mnóstwo pytań o pieniądze i możliwości budżetu. Deklaracje w tej sprawie były jednak składane, gdy wciąż obecny obóz rządzący przedstawił swoje plany wydatków na kolejny rok, gdzie zapisano deficyt na poziomie 164 miliardów złotych. Premier Mateusz Morawiecki chce zdążyć z regulacjami o przedłużeniu wakacji kredytowych. Nie wiadomo, co zrobi z nimi Platforma. Przed wyborami z ust premiera padła zapowiedź, że wakacje kredytowe zostaną przedłużone, ale uwzględnione zostanie w nich kryterium dochodowe. W tej sprawie resort rozwoju przygotował projekt ustawy i ma się nim zdążyć zająć rząd, o czym na Platformie X poinformował rzecznik rządu Piotr Miller. Zgodnie z zapowiedziami projekt ustawy przedłużającej wakacje kredytowe na rok 2024 będzie procedowany przez rząd. Premier Mateusz Morawiecki wpisał go do harmonogramu kolejnego posiedzenia rządu. Skoro wakacje kredytowe będą zapisane w projekcie ustawy, pojawia się pytanie, co zrobi z nią nowy parlament. Te pytania kierowane są najczęściej do polityków Platformy, bo to oni chcą współrządzić razem z Trzecią Drogą i Lewicą. Trzeba obserwować, jaki będzie odczyt inflacji w listopadzie i grudniu. Jeśli będzie spadać, to prognozowany WIBOR prawdopodobnie również będzie niższy, a wtedy raty spadną i może okazać się, że wakacje kredytowe nie będą potrzebne. W mechanizmie, jaki przedstawiła poseł Koalicji Obywatelskiej Izabela Leszczyna, jest jeszcze miejsce na decyzję Rady Polityki Pieniężnej. Prognozowany WIBOR spada, jeśli spodziewana jest obniżka stóp procentowych. Do tej pory członkowie Rady dwukrotnie obniżyli stopy, ale działo się to raczej wbrew tym ekonomistom, którzy podejmują w tej sprawie decyzję z nominacji Senatu. Wpływ na inflację będzie miał też stosunek nowego rządu do dotychczasowych tarcz. Ich likwidacja przyniosłaby wzrost cen, m.in. za prąd i żywność. Wraz ze wzrostem stóp po pandemii w trakcie wojny raty poszły w górę nawet dwukrotnie. Obniżka o 100 punktów bazowych tego wzrostu nie zrekompensowała. O przyszłość obozu Zjednoczonej Prawicy pytany był przez naszego reportera wiceminister klimatu Edward Siarka z Suwerennej Polski. Gwarancją tego, że będziemy mogli skutecznie bronić interesów polskich, jest to, że prawica utrzyma jedność. I to jest dla mnie, że tak powiem, rzecz oczywista.
takiej czy innej formie, w różnych konfiguracjach, ale że jeśli chodzi o kwestie wyborcze, że dalej będziemy występowali jako grupa, która trzyma się razem i która broni interesów Polski. Dla mnie to jest sprawa najważniejsza. Natomiast co do taktyki już działań, widać, że musimy niektóre rzeczy przemyśleć. Te wybory również i to pokazały, bo jeśli będzie tak, że będziemy wygrywali wybory, a będzie nam trudno znaleźć koalicjanta, no to będziemy zawsze stali na tej takiej pozycji właśnie takiego rozczarowania, że to zwycięstwo nie jest właściwie zagospodarowywane. Białoruś prowadzi ćwiczenia wojskowe przy granicy z Polską. Nasze służby uważnie monitorują sytuację. Granica z Białorusią jest pod stałą obserwacją naszych służb. Reżim w Mińsku ćwiczy nieopodal niej gotowość bojową. Te ćwiczenia trwają już od kilku miesięcy. Stale są one monitorowane przez nas. I w tej chwili nie widzimy potrzeby takiej, żeby wdrażać wzmożone środki ostrożności, bo właśnie dlatego odtwarzamy jednostki na wschodzie Polski. Mówił wiceminister obrony narodowej Michał Wiśniewski. W województwie podlaskim jest już ponad 10 tysięcy żołnierzy. Trafia tam także nowoczesny sprzęt wojskowy. Cel jest jeden. Żeby odstraszać potencjalnego agresora. Agresor też bacznie obserwuje to, co dzieje się na wschodniej flance NATO. Sytuacja na obrzeżach państwa unijnego Rosji i Białorusi gwałtownie się pogorszyła z powodu wyraźnie wrogich działań NATO. Od lutego ubiegłego roku liczebność żołnierzy w Europie Wschodniej i w krajach bałtyckich wzrosła 2,5-krotnie i przekroczyła 30 tysięcy osób. Ponad połowa z nich to żołnierze Stanów Zjednoczonych Ameryki. Mówił minister obrony rosyjskiego reżimu Siergiej Szojgu. Polska cały czas wzmacnia swój potencjał militarny. Naszą wizytówką są wojska specjalne. Dziś po raz trzeci specjalsi zostali certyfikowani do udziału w siłach odpowiedzi NATO. Jednak po raz pierwszy w historii nasze dowództwo osiągnęło certyfikację dotyczącą dowodzenia operacją obronną w dużej skali. To jest wielki sukces, to jest rezultat bardzo takiej wytężonej pracy służby naszych żołnierzy. Mówił minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Ćwiczenia certyfikujące odbywały się w Krakowie. Te ćwiczenia zakończyły się pełnym sukcesem i dają mocne świadectwo naszej współpracy, siły, która jest niezwykle istotna w dzisiejszych czasach, aby stanowić ważny argument odstraszania. Zgodnie z nowym podejściem NATO do architektury bezpieczeństwa, wojska specjalne państw członkowskich mają możliwość integracji w 5 domenach: powietrznej, lądowej, cyber, morskiej oraz pierwszy raz w kosmicznej. Prezydent USA Joe Biden mówi w orędziu o Polsce i przekonuje, że jeśli Putin zwycięży na Ukrainie, pójdzie dalej. Zapowiedział, że zwróci się do Kongresu, by przyjąć kolejny pakiet finansowy, jakim obok Kijowa objęty zostanie Izrael. W orędziu telewizyjnym prezydent Stanów Zjednoczonych uzasadniał zaangażowanie Amerykanów wobec rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie. Była to reakcja na rosnący opór w Kongresie i słabnące poparcie społeczne dla wysyłania do Kijowa sprzętu wojskowego i pieniędzy. W sprawie Ukrainy proszę Kongres, aby upewnił się, że możemy w dalszym ciągu bez przerwy wysyłać Ukrainie broń, której potrzebuje, aby bronić siebie i swojego kraju. Prezydent USA przekonywał, że jeśli teraz Amerykanie porzuciliby finansowanie dla Ukrainy, w przyszłości musieliby angażować swoje wojska, a to z kolei wiązałoby się z jeszcze wyższymi kosztami. Jeśli nie powstrzymamy apetytu Putina na władzę i kontrolę nad Ukrainą, nie ograniczy się tylko do Ukrainy. Już groził, że przypomni Polsce, że ich zachodnia ziemia była darem od Rosji. Jeden z jego czołowych doradców, były prezydent Rosji, nazwał Estonię, Łotwę i Litwę bałtyckimi prowincjami Rosji. To wszystko są sojusznicy NATO. Joe Biden przekazał, że Stany Zjednoczone będą bronić każdego centymetra sojuszu. Jednocześnie podtrzymał jednoznaczne poparcie dla Izraela po ataku, jaki przeprowadził Hamas. Uznał Hamas i Rosję za zagrożenie dla sąsiednich demokracji. Biden mówił, że pozwolenie Moskwie na zwycięstwo ośmieli inne państwa i będzie oznaczać rozprzestrzenianie się chaosu na Indo-Pacyfik i Bliski Wschód. Kwota, jakiej w Kongresie będzie oczekiwał dla Ukrainy, według Reutersa, może wynieść nawet 60 miliardów dolarów. Bloomberg szacuje, że łączny pakiet, jaki obejmie również Izrael, Tajwan oraz granice USA, ma wynieść nawet 100 miliardów.
Według raportu Pentagonu Chiny znacząco zwiększają swój arsenał jądrowy i rozwijają siły zbrojne w tempie przewyższającym wcześniejsze prognozy. Do 2035 roku Pekin może posiadać 1500 głowic jądrowych. Chiny mogą mieć chęć dorównać Amerykanom i Rosji w liczbie posiadanych głowic jądrowych. Waszyngton i Moskwa mają ich obecnie około 5000, z czego 1500 jest rozmieszczonych. Do 2035 roku Pekin zgodnie z zapowiedziami przywódcy Xi Jinpinga chce mieć armię klasy światowej, zdolną i tu cytat, do wygrania wojen z silnym przeciwnikiem. Chiny obok głowic jądrowych rozwijają marynarkę wojenną. Jest ona największa na świecie i posiada 370 okrętów, w tym 47 okrętów podwodnych i 6 o napędzie jądrowym, zdolnych do przenoszenia rakiet balistycznych. Armia dysponuje też liczbą 350 rakiet międzykontynentalnych i łącznie ma dostęp do 500 wyrzutni. Waszyngton za prawdopodobne uznał posiadanie przez Pekin broni biologicznej i chemicznej. Chiny mają być zaangażowane w pracę nad środkami biologicznymi o możliwym zastosowaniu wojskowym. Jednocześnie w tym roku oddany do użytku został ich trzeci lotniskowiec, a prawdopodobnie ruszyła budowa kolejnego. Od dawna mówi się też, że celem dla Pekinu na najbliższe lata jest podporządkowanie sobie Tajwanu. W raporcie Pentagonu uwzględnione zostało porównanie sił, które daje Chinom ponad 10-krotną przewagę w liczbie żołnierzy i kilkukrotną w liczbie posiadanych czołgów, dział artyleryjskich i myśliwców. To były informacje dnia. Dziękuję i zapraszam Państwa na następne wydanie o godzinie 10:00. Z Panem Bogiem.